Matwiej Morawiecki zaczyna coś przebąkiwać i o opodatkowaniu tzw. dodatkowych mieszkań. Póki co nowe przepisy byłyby wymierzone w fundusze inwestycyjne, które skupują mieszkania hurtowo. Jednak jak zaznaczył, należy też się przyjrzeć kłakom, którzy zgromadzili co najmniej 7 mieszkań. Czyli wiecie, czego się obawiam, że będzie tak jak zwykle. Funduszom się przyjrzy, a Kowalskiego dojedzie. Witajcie w Polskim Ładzie. Witam Was. Temat mieszkań jest bardzo trudny, bardzo drażliwy, więc pomyślałem sobie, że zacznę od określenia się, bo ktoś może mieć mylne wrażenie, że ja tutaj na YouTubie tłukę takie siano, że zacząłem inwestować w mieszkania i w tym materiale po prostu będę drapał pod siebie. Owszem. Kiedyś żyłem w jednym, teraz żyję dostojnie. Jednak posiadam tylko jedną nieruchomość z brakiem perspektyw na następne. Zacznijmy od konkretów, czyli to, co dokładnie powiedział Matwiej Morawiecki podczas rozmowy dla RMF-u z Krzysztofem Ziemcem. Otóż mówił o podatku od czynności cywilnoprawnych dla podmiotów, które kupują mieszkania hurtowo. Pracujemy nad tym, aby poprzez opłatę PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, w przypadku takich spekulacyjnych zakupów, kilkudziesięciu czy kilkuset mieszkań jednocześnie, ten inwestor był dodatkową opłatą obłożony. Czyli mówił typowo o hurcie, jednak dopytany zaczął mówić o kilku mieszkaniach, no i tak stanęło na 7-8 mieszkaniach. Jeżeli ktoś kupił już 7 czy 8 mieszkań, to też należy się przyglądnąć temu, bo to znaczy, że jest to osoba zamożniejsza. Co to w ogóle jest za kacapska mentalność? Ktoś jest zamożniejszy, to należy się jemu przyjrzeć, żeby go złupić. Jak to możliwe, że po roku działania Polskiego Ładu ktoś jeszcze ma pieniądze na dodatkowe mieszkania? To niemożliwe. Jednak prawdziwy problem jest w tym, że PiS nie szykuje jednego podatku, ale 3 i nie ma mowy o 7 mieszkaniach, ale o 5. Czyli jak tak dalej będą się te granice obniżać, no to może będzie chodziło o każde dodatkowe mieszkanie. To jest artykuł z początku stycznia. Jacek Sasin szykuje 3 nowe podatki. No chyba, że oprócz tego, który szykuje Morawiecki. Na czym konkretnie mają polegać nowe daniny? Pierwsza ma być wymierzona głównie w fundusze budujące i kupujące mieszkania na wynajem. Nowa danina ma być analogiczna do funkcjonującego w Irlandii podatku transakcyjnego. Wynosi on około 10% wartości transakcji w przypadku zakupu co najmniej 10 nieruchomości w ciągu 12 miesięcy. Trzecia propozycja polega na opodatkowaniu właścicieli dysponujących co najmniej 5 mieszkaniami pod wynajem. Czyli wygląda na to, że tylnymi drzwiami próbują nam wepchnąć coś na kształt podatku katastralnego. Od 5 mieszkań, no w sumie od 6, no bo wiadomo, że jak ktoś ma 5 mieszkań na wynajem, no to ma też 6, w którym mieszka. Zanosi się na to, że będzie tak, jak mówiłem na początku tego materiału, czyli pod pozorem walki z dużym kapitałem łupiona będzie klasa średnia. To mi się podoba. O to chodzi. No i w tym kontekście bardzo ważne pytanie. Czy fundusze inwestycyjne skupujące mieszkania, czy na odsprzedaż, czy na wynajem, są w Polsce problemem? Otóż moim zdaniem nie są, aczkolwiek niedługo zaczną być. Ponieważ hurtowe zakupy w Polsce na dobrą sprawę zaczęły się dopiero od zeszłego roku, kiedy wykupiono pulę 17% wszystkich dostępnych nowych mieszkań. A widzimy, że na zachodzie jest to wiele większy procent, oczywiście różny w zależności od kraju, ale widać, że ludziom to zaczyna już ciążyć. Nawet na Fox News, ja tego zbytnio nie śledziłem, ale w każdym razie rozkręcono aferę, że klasa średnia przez BlackRock nie może sobie pozwolić na nowe mieszkania czy na domki pod miastem, bo wszystko wykupuje BlackRock czy jemu podobne fundusze inwestycyjne. Potem oczywiście lewicowa prasa to sprostowała, że to nie o to chodzi w ogóle. Ja też w to się jakoś nie wgłębiałem, ale to rzeczywiście zacznie być problem. Polacy łupieni
przez podatki, łupieni przez inflację. No widzimy, no klasa średnia dostaje po dupsku, kiedy tylko nadarza się okazja, a bogaci się bogacą, prawda? Więc to jednak będzie szło w kierunku skupowania mieszkań przez duży kapitał. Zacznijmy od zdiagnozowania problemu oraz nakreślenia warunków idealnych. Problem jest w tym, że mieszkań jest za mało. Między 1,5 a 2 miliony za mało, a teraz przecież mamy jeszcze gości z Ukrainy, którzy no, deklarują, że będą tutaj chcieli zostać, czyli będzie brakowało między 2,5 a 3 miliona mieszkań. A sytuacja modelowa jest taka, że każdego stać co najmniej na wynajem mieszkania, ale kto chce inwestować, spekulować, również bez dodatkowych opłat, wydumanych tylko dla tej branży, również powinien mieć takie prawo. No i myślę, że jeżeli zostawimy tą sytuację tylko wolnemu rynkowi, to nigdy nie będzie dobrze. Tutaj musi być po prostu wzorzec jak za komuny. Wzięło się za to państwo poprzez kapitał, poprzez to, że posiada duże ilości gruntów, że może sobie wykreować spółki, które będą wytwarzały półfabrykaty, po prostu nic innego, tylko budować, prawda? A nie zapominajcie o tym, że przecież co miesiąc wpływałyby potężne pieniądze z czynszu i po jakimś czasie to wszystko by się samo nakręcało. Powiedzcie mi, jak to jest, że te melepety polityczne, bez względu na przynależność partyjną, jeżeli chodzi o mieszkania, to mają ryła pełne frazesów, ale jeżeli przychodzi do konkretów, no to są bardziej nieporadni niezwykle. Czy to nie jest tak, że najwięksi deweloperzy bez wskazywania któregokolwiek swojego czasu się opłacili, tak by państwo rzeczywiście tutaj było? Bardziej niezwykle nieporadne? Czy o co tutaj może chodzić? Nie wiem, zastanawiam się, bo przecież budowa domów, zlecenie budowy domów, no to nie jest naprawdę nic trudnego, tak? My słyszymy o planach budowy Międzymorza, zdobywania wpływów, czy w Unii Europejskiej, czy w ogóle w Europie, podbijania nowych rynków, na cholerę jasno, nie budynków nie potrafią zorganizować budowy domów, prawda? Coś tutaj ewidentnie śmierdzi. Podsumowując, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało, dopóki państwo nie zacznie budować dużej ilości mieszkań, które byłyby dostępne dla każdego, to choćby Morawiecki się skichał namiętowo, to nowy podatek nie wpłynie na większą ilość mieszkań na rynku, czy na sprzedaż, czy na wynajem. Po prostu wszystkie te opłaty zostaną przerzucone na klienta końcowego, tak jak zwykle. Więc dziwię się ludziom, którzy patrzą na tego typu obiecanki z nadzieją, że coś się polepszy. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.